ever hear of Planet of the Apes? The movie or the planet? Ence pence, w której ręce? Ence pence. Otwieram baczat, łazie wam staję z lewej nóżki. Sprawdzam poduszki, czy nie ma prezentu od wróżki. Mimo tego, wszystkie zęby są na swoim miejscu. To i tak jakiś pomysł na dzień w liście sercu. Co się źle zaczyna ten dzień, myślę sobie. Jakoś mi się nic nie chce, chociaż nic nie robię. To w głowie siedzi, kiedyś mówił taki typek, że nastawienie to podstawa tych rozgrywek. Dobra, jako że jestem głodny, szukam spodni, by na śniadaniu nie musieli patrzeć na przyrodnik. Odbieram patrzę i znów nie dowierzam. Ktoś kurwa zostawił w kartonie mało mleka. Zerkam jednym okiem, chuju z tym śniadaniem. Czeka mnie zadanie, kurwa szorowanie. Sobota, czysty nokaut, patrzy w lustrze, czysty idiot, ale też musieli znaleźć go w kapuście. Jak co dzień rano z niewyspaną miną, opierdalam się zamiast iść spać. To jest przyczyną i jak zawsze rano, szybkie szamanu, posiadano w mieniu oka. Moje dresy już ubrano, wychodzę z domu, biję pionę, idziemy pośpiesznie. Autobus na nas czeka, bo zawsze jest za wcześnie. Wchodzę do niego, szukam wolnego siedzenia, zakładam słuchawki, bo nie lubię pierdolenia. Jestem na miejscu, idę do sklepu po pieczywo, ale moje spojrzenie przykuwa jakiś pedał z grzywą. Odwracam wzrok, nie śmieję się, czuję zaczenowanie. Nagle spoglądam, idą naprzeciwka piękne panie. Ale co tam, idę dalej, dobre w mnie w słuchawce. Ale co tak będę łaził, lepiej siądę se na ławce. I spoglądam na godzinę, chyba spóźnię się do szkoły. Widzę, że kolejny dzień będzie wesoły, ta. Mówię sam do siebie, pierdolę jakie sprednie. Przyneczek nory ze zdumienia w kalendorium dupnie. Sobota spierdala szybciej już do poniedziałku. Godzina 18, wychodzi ekipa Danów. Melo, elo, za 3-0 dajcie trenu albo helu. Bo koloru tęczy czuję już w portfelu. Chodzę bez celu, właściwie chodzę, bo muszę. A nie daj Boże, gdzieś na jakimś rogu coś przykruszę. Wtedy to będzie finito, seniorito. Banan na pysku, sama oby się jakieś burrito. W końcu naszła ta chwila. Jedno pytanie, czy mamy coś w woreczku sytuowanym w Kirmanie? Płaczę jednak nie ze złości, gdy zostały rzucone kartki na bibułę wolności. Niby dzień leniwy, ale tylko z pozoru, bo moje życie zaczyna się od wieczoru. Koniec zajęć, wychodzę z budy nareszcie i znów tyle czasu idę pochodzić po mieście. Jestem zmęczony, uwierz, że mi się nie chce. Poczekam na busa, chyba zrzemnę się na peksie. Ale pamiętam co mówią, nie śpij, bo cię okradną. Ta, te gołębie co tam srają mnie napadną. Wracam do domu, po dogłębnej analizie. Nie mam nic do roboty, będzie grubo jak w remizie. To dzwonię do buły, pytam co ma do roboty. On mi odpowiada lipa, bo nie ma dzisiaj floty. Mówię to wpadaj do mnie, może coś razem nagramy. Ale jak wrócisz do domu, to będziesz pod perach ściany. Mija 5 minut i słyszę odgłos dzwonka. Nic się dzisiaj nie spodziewał, tak leniwego dzionka. Choć staję z lewej nóżki, to życie się jakoś toczy. Czasem widzę to wyraźnie, a czasem się mroczy.